Co się dzieje? Jak przyspieszyłem! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. I dzisiaj, słuchajcie, musimy w końcu znaleźć tego kałacha. Musimy po prostu za wszelką cenę, jesteśmy już prawdziwym kowbojem, ale brakuje nam kałacha, bo kowboj musi mieć kałacha. Tylko słuchajcie, największym... Nie, proszę cię, proszę cię. Proszę cię, jedź do przodu. Nie, no przecież nic się nie stało. Przecież... Nienawidzę tej gry. Kowboj nie podołał. O, dobrze, działa. Tylko troszkę mać nam wypadło, ale nieważne. Proszę, bardzo, silniczek od autobusu. Jezu, jaki on jest ciężki. Do... środka. Żyrafą bez problemu do środka, proszę bardzo. Za pierwszym razem tutaj Madzia. A i ogólnie nauczyłem się zdejmować okulary. Ogólnie też mi powiedzieliście zresztą. Patrzcie, mamy te okulary, one są zielone, tak? To są te zielone. Tak, to są te kosmiczne, piękne, zielone okulary. I my X-em zdejmujemy te. I teraz... Jezu, ile tam jest statków. I teraz, słuchajcie, ja sobie stanę tu, podejdę, obrócę się. Nie no dobra, te są lepsze, znacznie w sumie lepsze. W tych wyglądamy jak prawdziwy cowboy, tylko te sobie schowam, proszę bardzo, tutaj, cyk, zamknąć. W sumie mogę podjechać pod ten domek, o ile Czemu to się w słup wbiło wszystko? Jak ja teraz mam wyjechać? No nie, proszę, tylko nie zbuguj się. Dobrze! Teraz, słuchajcie widzowie, jako że mamy sześciowagonowy pociąg, brakuje nam jeszcze kolejnych sześciu wagonów. Mógłbym brać te przyczepy, ale nie chcę, bo one są słabe. Ja chcę te wielkie takie. I zawsze zastanawiam się, do czego to jest, bo to nas nie zabija. To jest takie, wiecie, słabe w miarę. Kolejny... O nie, patrzcie, możemy być agentem teraz. Uwaga. O tak, ale ta postać dobrze wygląda teraz. Słuchajcie, można się poczuć teraz jak w Matrixie, nie? Unikać kule. Idealna jest ta postać do tego. Ale ładny samochodzik, cały czerwony. Czerwony to musi być szybki. Proszę bardzo. Nie działa. Kolejny kapelusz i jeszcze miotła do tego, nie? Co to jest? To są naboje, dobra, naboje nam się przydadzą. Proszę bardzo, do auta. Co tam Madzia robi? No czemu ten magazynek się odbija tak? Madziu, głowa do środka. Ten kapelusz się w sumie niczym nie... Czy można dla Madzi nakładać takie rzeczy? Poczekajcie, jeżeli można, ja będę w niebie. Madziu, ogólnie jako, że jest gorąco, no nie da się. Chyba, żebym tak idealnie przytrzymał ten kapelusz, tak? Idealnie przytrzymał ten kapelusz, proszę. Pyk. Trochę lata ten kapelusz, ale nieważne, Madziu, idealnie wyglądasz. Nie przejmuj się, jest super. Jeszcze tylko okulary. Proszę, bardzo. To super wygląda. W ogóle można zrobić sztuczkę na królikach? Tutaj jest jakiś nieżywy. Ponieważ wiecie, magowie, iluzjoniści robią sztuczki, że królik czy tam ptak wychodzi im z czapki. Proszę bardzo, ja też zrobię tą sztuczkę. Czekajcie. Nie widać praktycznie. Uwaga, proszę państwa, jest tutaj kapelusz, co nie? Mamy tutaj kapelusz, ale uwaga, stworzymy magię. Stworzymy piękną magię. Uwaga, jest sam kapelusz, słuchajcie, jest, uwaga... Kurde, nie ruszaj się, króliku. Jest, słuchajcie, pusty. Jest pusty, co nie? Jest pusty i nic tu nie ma. Ale patrzcie na to. Uwaga. Królik! Dobra, to było głupie. A właśnie, ponieważ mamy górkę i ten samochód ledwo, dosłownie ledwo przejeżdża, to co jakbym zrobił coś takiego, że ja wezmę to, mamy turbo oczywiście, bo już dodali update do modów, i słuchajcie, weźmiemy teraz silnik od autobusu i przelejemy olej z silnika do silnika, proszę bardzo, ten można już włożyć do przyczepy i ten autobus... Bez problemu daję sobie radę pod tą górkę, nie? Znowu zapomniałem wziąć licznika. Nie. Tym razem wrócimy po licznik, bo jestem ciekawy, ile autobus może... Znaczy, czemu ja mówię autobus? Silnik od autobusu. Jestem ciekawy, ile silnik od autobusu... Nie, tylko nie królik, tylko nie królik. Będzie w stanie wycisnąć. Proszę bardzo, tutaj musi być kółko. Jest! I to parę takich rzeczy. Dobra, idealnie. Wreszcie normalny licznik. Jezu. Ten wskaźnik oleju jest troszkę przy duży.
nigdzie w sumie nie pasuje, ale to nieważne, jedziemy. I powiem wam, że silnik od autobusu nawet nieźle sobie radzi. Jedziemy 110 ponad, a jedziemy praktycznie cały czas pod górkę, tylko przyczepa coś odwala z tyłu. Mam nadzieję, że nie walnie w ten słup! O, super. Cudownie. Zabijcie mnie. Proszę. No co ty, Madzio? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Przed chwilą ciebie włożyłem. Czemu? Czemu wypadasz? Wszystko się rozwaliło. Znaczy, ja rozumiem waszą frustrację, żeby wyrzucić te przyczepy, ale ja chcę osiągnąć jakiś cel w życiu, okej? Przynajmniej w grze, w The Long Drive'ie, proszę bardzo. Jak najwięcej przyczep, ile się da. Jest to cierpienie, ale jest to też jakikolwiek cel. A jak wiadomo, cele warto mieć. Stój! Dobra, dobra, dogoniłem samochód. Jest dobrze, tylko stój, proszę cię. Czemu silnik nie jest w naszej ciężarówce, tylko... Co się dzieje z samochodem? Aha, bo my nie hamujemy, bo nie mamy kół. Super, jeszcze silnik zamiast być na miejscu, to odwala manianę. Nie, olej, oh, olej się wylał. Jeszcze tego brakowało. Wracaj na miejsce, dziękuję. Jezus, masakra. Powiem wam, że jestem już przy tym samym momencie. Nie chciało mi się odwracać tych wszystkich przyczep. I tu jest garaż, który minąłem. Nie widziałem tego garażu. Może tam w końcu będzie broń. Tylko jest jedno pytanie. Czy ta broń się respi w tych takich małych wieżach, czy może bardziej tutaj? Czemu nigdy nie ma tej broni? To jest smutne. Mamy szczotkę. Czy da się naprawić turbo? Gdzie jest turbo? Jest tutaj, dobra. To dam te turbo na ziemię. Czy da się je oszczocić? Da się! Dobra, czyścimy turbo, słuchajcie. Wyczyszczone jest na maksa, chyba, tak mi się wydaje. Jeszcze tylko jakbym miał ten płyn do pryskania, to by było idealnie. Ale jako, że tutaj płynu nie ma, słuchajcie, jest zawsze jakieś wyjście, no to pozbycie się swojego życia. No i od razu lepiej. Ile tu rzeczy się zrespiło? Co to jest? Kolejne okulary. Boże, tych okularów jest tyle. Weźcie, napiszcie w komentarzach, które wam się najbardziej podobają, bo mi się bardzo podobają te i te gwiazdkowe. Tu teraz musi być ten płyn. No po prostu musi być. W sumie miałem zbierać żyrafy, to będę zbierać żyrafy. I turbo tam jest kolejne. Dobra, odłożę żyrafę, proszę bardzo, trafię. Oczywiście, że nie. I mamy drugie turbo. Jakby działały te podwójne turbo, by było super, ale na razie nie działają. Na razie chcę włożyć te, zobaczyć jak dobrze i czy lepiej w ogóle to działa. A to sobie włożymy tam do Maci, niech będzie. A właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że jako jesteśmy teraz poważnym kowbojem, słuchajcie, to musicie zostawić subika i lajka. I jedziemy dalej. Tu cały czas jest górka, czujcie? Cały czas muszę jechać. Cały czas jadę te 40. Nawet nie całe. Po tą głupią górę. I teraz pobijemy rekord prędkości, nie? Patrzcie, jak to zasuwa. Już jest stuwa, a jeszcze będziemy z górki jechać. Także przygotujcie się na śmierć. Dosłownie już jest 140, a tego nie czuć praktycznie. Tylko ja sobie zjechałem z tej drogi delikatnie, ponieważ boję się, że nasze przyczepy zahaczą randomowo sobie. Wow! Co się dzieje? Jak przyspieszyłem! No właśnie, tu się rodzi problem. Ale to jest piękne, Madzie sobie latają. Wszyscy się cieszą, pewnie też się śmiejecie ze mnie, tylko ja tu cierpię, nie? Co to ma być w ogóle za jakaś stonoga? Ach, jak dobrze, że byłem na tyle mądry, żeby zapisać grę, nie? Ale ja chcę w końcu pobić ten rekord, pobijemy ten rekord. Nieważne, że mamy jakieś głupie przyczepy z tyłu, znaczy one są super, nie obrażajcie się przyczepy. Ale turbo właśnie działa w tym momencie, a to znaczy, że ja zjeżdżam z trasy i mam wywalone w słupy i ja jadę z górki, jak tylko się da, tylko tu są za to kamienie. No nie, no nie. Proszę, proszę, nie! Nienawidzę tej gry. Słuchajcie, jest sposób. Zapisuję grę, wysiadam, wywalam przyczepy i jedziemy na maksa. Teraz musimy pobić te prędkości. Musimy pobić te prędkości za wszelką cenę. Kiedyś autobusem jechaliśmy z 300 km na godzinę. Teraz będziemy jechać więcej. Teraz będzie... Patrzcie, jak to przyspiesza. Jak tylko turbo wchodzi, to się robi chore. Już jedziemy 150.
160, 170. Kamień, 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 kamień. Także spokojny zjazd w dół, słuchajcie widzowie. Nic się nie dzieje. Jedziemy jakieś 200 na godzinę. Może autobusem też jechaliśmy z 200, bo tu już praktycznie nie przyspieszam. Ale tak się super jedzie. Kolejna przyczepa. A nie, dobra, to nie przyczepa, to nie przyczepa. To nie przyczepa. Super. Dobrze, będziemy jechać sobie powoli. 120, ja nawet wyłączę silnik. Czemu to przyspiesza nadal, czemu to tak przyspiesza? Ja nawet nic nie robię. Tylko proszę, przyczepy, nie rozwalcie się randomowo. O co? O kaktus. O kaktus. Mamy ręczny, a to przyspiesza? Czemu to przyspiesza mając ręczny? O co chodzi? Czy to przez te przyczepy my tak przyspieszamy? Bo jedziemy z górki? Nie, ostatni raz to robię. Wiem, że to jest głupie. Ale ja chcę to zrobić. Nie żałuję swoich wyborów. Jedziemy jak tylko się da z tymi przyczepami na maksa po prostu. Mam nadzieję, że żaden kamień się nie pojawi idealnie przede mną i w nic nie walniemy i sobie zjedziemy na spokojnie. Ej, bez kitu. Bez kitu jedziemy sobie w dół. Nic tam się nie dzieje. Proszę bardzo, 190 ciężarów koł z przyczepami. To się źle skończyło. Po co ja to robiłem? Dobrze, już was nie męczę. Widzimy się na dole. Słuchajcie. Jesteśmy nareszcie na samym dole. Tylko hamowanie tym. Patrzcie, ja cały czas hamuję, nie? Cały czas. O, zahamowaliśmy. Nic tam nie było, słuchajcie. Jedziemy dalej. Boże, to tak przyspiesza. Ja nawet W nie trzymam. Jest już 120 na godzinę. Ja się boję tak jechać. Jeszcze króliki nam przed twarzą wyskakują. Zapomniałem, że trzeba hamować godzinę przed. Nie zatrzymam się przed tym. Kaktus, uratuj mnie. No, super, uratował. Tylko że tutaj jak zwykle nic nie ma. Czemu my w ogóle kaktus mamy na sobie? No nie, no co jest z tą ciężarówką? Nagle się znacznie szybsza zrobiła. Patrzcie, jedziemy praktycznie pod górkę i jedziemy 120 i ona przyspiesza cały czas. Jeszcze turbo się załączyło. Znaczy w sumie dzięki temu jedziemy tak szybko pewnie, ale mimo wszystko jest teraz mega szybka. Teraz jadąc 120, to się wydaje takie powolne. Naprawdę, jedziemy 130, przepraszam. I nie wiem, czuję się jakbyśmy jechali 60, nie? 140 już cały czas przyspiesza z tymi przyczepami z tyłu. Jakimś cudem jeszcze żyjemy, może ja zapiszę grę, będzie lepiej. Jest i domek! Ja nie wiem, ta ciężarówka się taka szybka zrobiła, że to jest serio tak dobre. A, zapomniałem, że trzeba zahamować. Do zobaczenia, domku. Za niedługo do ciebie wrócę. Jak zahamuję, proszę bardzo, jesteśmy. Co tu jest? Co tu jest? Ta. Nic nie ma. Także widzowie, jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. W następnym odcinku spróbuję znaleźć tego kałacha. Teraz nie mogłem za wszelką cenę. Ja was żegnam. Pa, pa. Ale to...